Cześć. Szukasz maszyny do bardzo różnorodnych zadań, bo chcesz szyć sukienki, chcesz szyć kurtki bomberki, chcesz szyć bluzy, t-shirty, torebki i przeróżne różniste rzeczy? Mam dla Ciebie rozwiązanie i pewną propozycję. Maszyna w bardzo rozsądnym przedziale cenowym i taka, która musi mieć przede wszystkim regulację docisku stopki, regulację płynną szerokości i gęstości każdego ściegu i bardzo mocny silnik. Musi to mieć i dokładnie to ma i podkreślam, jest bardzo rozsądna cenowo. Jaka to maszyna? Minerva 363. Zapraszam na unboxing. Zdecydowana większość maszyn z przedziału cenowego 500-700, czyli ta taka pierwsza startowa półka wieloczynnościowych maszyn domowego użytku, ma jakieś braki. To znaczy, jak ma na przykład regulację docisku stopki, to nie ma płynnej regulacji szerokości każdego ściegu. Jak ma płynną regulację szerokości każdego ściegu, to nie ma regulacji docisku stopki. Jak ma ścieg tak zwany overlockowy, to nie ma ściegu elastycznego. Zawsze gdzieś się pojawiają jakieś kompromisy. No i znalazłam Wam maszynę, która tych kompromisów ma bardzo mało, w sensie na bardzo mało kompromisów każe iść użytkownikowi. I teraz w tych najbliższych obrazkach pokażę Wam wszystkie najważniejsze cechy tej maszyny, które sprawią, że uszyjesz na niej w domowych warunkach praktycznie wszystko. Podsumowując 10 mocnych cech tej maszyny. Dla kogo ona jest? Jeśli jesteś osobą początkującą, która szuka swojego pierwszego sprzętu albo przesiada się z jakiegoś bardzo podstawowego modelu, to zdecydowanie możesz postawić na ten model, zwłaszcza, że pewnie jeszcze nie wiesz do końca, co szyjesz i czy to będzie dzianina, czy to będzie tkanina, czy coś cieńszego, czy grubszego. Zestaw akcesoriów standardowych. Jaki jest w tej maszynie i czy coś ewentualnie będzie Ci jeszcze potrzebne? Odpowiedź brzmi tak, będzie. Generalnie zestaw standardowy jest bardzo bogaty i w pewnym sensie na starcie wystarczający, ale są pewne części eksploatacyjne czy materiały, które będą się zużywać. A mianowicie, w zestawie standardowym znajdziesz 4 zapasowe szpulki do nawijania nitki dolnej. To trochę za mało, jak rozwiniesz swoje skrzydła. Dlatego koniecznie dokup sobie zapas szpulek. Możesz kupić mniejsze opakowanie 10 sztuk, możesz kupić sobie od razu w pudełeczku do segregowania 25 sztuk. To, co będzie na pewno potrzebne, to zestaw nici. I jakie nici do tej maszyny? Nici poliestrowe albo wiskozowe.
Bawełniane lepiej nie, zwłaszcza na starcie, jak jeszcze nie masz wyczutej maszyny i nie wiesz czasem po dźwięku, czy jej się coś podoba, czy nie. Zatem mamy nici, mamy szpulki, potrzebne nam będą jeszcze igły. W zestawie standardowym znajduje się kilka sztuk, ale igły na starcie i w ogóle zresztą lubią się łamać. Zatem zaopatrz się w zróżnicowane pakiety, zróżnicowane pod kątem grubości. Komplety igieł do dzianin i do tkanin. Czy coś jeszcze? Każda krawcowa, czy to hobbystka, czy profesjonalistka, musi mieć dobre i ostre nożyczki, których nikomu absolutnie w domu nie oddawaj, ani do cięcia papieru, ani przycinania kwiatków. Jeśli masz jakieś pytania, potrzebujesz wsparcia i pomocy, pisz śmiało, będziemy pomagać. Zostaw komentarz i subskrybuj nasz kanał. Pamiętaj, przycisk na dole. Do zobaczenia w kolejnych materiałach wideo.